Marhaban, z tej strony Miko Morci, witam Was w kolejniku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, z racji tego, no, że wszyscy wiecie na pewno, że pojechałem do Dubaju, tak, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a dzisiaj Wam pokażę, jaka waluta obowiązuje w oto tym kraju. W tym kraju obowiązują dirhamy, tak, a przedstawię Wam teraz, ponieważ jestem tam, więc mam trochę tych dirhamów, pokażę Wam. A więc tak wygląda... Z dwóch stron 5 dirhamów, banknot i jest na nim szejk Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Następnie mamy 10-dirhamowy banknot. 10 dirhamów, tak, mamy z jednej strony. Oraz z drugiej strony mamy ten dirhams United Arab Emirates Central Bank, czyli Centralny Bank Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kolejny to mamy moneta, tak, United Arab Emirates, po jednej stronie, po drugiej stronie lampa, tak, i mamy znaczki arabskie, tak. Kolejnie mamy 100 dirhamów, tak, przepraszam, że jest odwrócony, mamy ptaka, który dla nich jest charakterystyczny. Oni są ogólnie bardzo znani właśnie z puszczania... Tak, i tu mamy z drugiej strony, ze strony, tak w cudzysłowie można to tak nazwać, strona międzynarodowa i strona arabska. Tak, następnie mamy 20 dirhamów i mamy łódź przedstawioną. I tutaj mamy stronę arabską, gdzie mamy przedstawione, jak dobrze pamiętam, żagiel Dubaju. Kolejnie mamy kolejną monetę, gdzie są pokazane wieże arabskie i z drugiej strony mamy ponownie znaczki arabskie oraz United Arab Emirates. Po tej stronie mamy, nie wiem dlaczego, ale nie wiem, to można nazwać kozicą. Nie wiem dlaczego, to nie ma nic związanego z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Tutaj mamy po raz kolejny odwróconą tą monetę i stronę arabską. Tak, więc w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć.